początkowy okres, kiedy te budżety wojewódzkie były, no powiedzmy sobie, bardzo słabe, to po 2004 roku bardzo się wzmocniły, pozwoliły na inwestycje, bo ja przypomnę, że na początku takim podstawowym problemem regionów to było bezrobocie. I w związku z tym, że pojawiły się fundusze unijne, można było robić dużo inwestycji, to bezrobocie wszędzie zmalało. Dzisiaj, prawdę mówiąc, wszystkie rządy się chwalą, że za ich czasów bezrobocie malało, tak naprawdę to głównie zasługa funduszy unijnych i właśnie zapobiegliwości samorządów, głównie wojewódzkich, ale pozostałych szczebli również. Cały czas trzeba dyskutować o tym, co później, kiedy tak naprawdę już nie będziemy takimi super beneficjentami środków unijnych, którymi dziś samorządy województw się zajmują, to marszałkowie są dysponentami. I później naprawdę trzeba tu już rozpocząć poważną dyskusję na temat tego, co dalej, nie tylko z samorządami województw, ale takiej dobrej samorządności właśnie w naszych regionach, czyli tej dobrej współpracy z gminami, powiatami. W ostatnich latach niestety kompetencje samorządów wojewódzkich zostały po części obcinane, kompetencje zostały przenoszone na poziom centralny. Uważam, z wielką szkodą dla tych samorządów, dlatego że ta władza jest bliżej ludzi. Pamiętajmy o tym, że radny wojewódzki jest wybierany przez mieszkańców województwa i jest przez nich rozliczany na co dzień. Nie raz na 4 lata, ale rzeczywiście to, co tam się dzieje, jest odbierane przez społeczeństwo doraźnie, bezpośrednio. Dlatego ja osobiście mam ogromną nadzieję, że dostrzeże się ten ogromny potencjał, który tkwi w tym 20-letnim doświadczeniu tych samorządów wojewódzkich i że odwrócimy ten proces.